Krzeku! Czemu używasz mojego intra? Specjalnie chciałem to zrobić. Jeśli widzowie nie wiecie, o co chodzi, to zawsze Krzeku się wita w ten sposób, że krzyczy SMOLOX! Więc właśnie chciałem zrobić dokładnie to samo. Witam was bardzo serdecznie, widzowie, z tej strony SMOLOX, a to jest Minecraft Survival. Ze mną jest właśnie Krzeku tutaj, o, stoi. Hello, siema. I dzisiaj, widzowie, kochani, zajmiemy się przeniesieniem tego magazynu, o tutaj, z powrotem tam do domku na górę. W ogóle, widzowie, tak wygląda skończony dach. Coś mi tu nie gra, wygląda jak stodoła trochę. No i coś tu nie pasuje, ale jeszcze nie wiem co, ale trzeba będzie to poprawić, co nie? Sądzę, że powinieneś mieć więcej łódek. Czemu tutaj jest tyle łódek? Co chodzi? Ja nie mogę. Dobra, chodź, zabieramy się za przenoszenie tego magazynu, tylko najpierw tam rozstawmy skrzynki. Dobra, mam 3 skrzynki. Dobra, to już idę je rozłożyć tam na górze. A wy zostawcie, widzowie, za ten czas łapeczkę w górę oraz subskrypcję na kanale. Jakbym ja chciał to ułożyć. A jeśli tutaj będzie skrzynka, to da się ją otworzyć? Da się! Dobra, rozwalam to. Tutaj będą skrzynki w tym miejscu. Przecież to jest najlepsze zagospodarowanie terenu. Czego zaraz zobaczyć, jak to genialnie wymyśliłem. Tutaj rozwalamy. O Jezu, musiałbym to posortować, ale to jest takie ciężkie. Widzowie, szukam kogoś, kto mnie posortuje itemy. Zgłaszać się w komentarzach, biorę wszystkich. Okej, tutaj można już wszystko odłożyć. Przy sobie mam 2 zbroje, czekaj, jedną założę. Teraz będzie lepiej. Krzeku! Co to jest? Most! Ale z mojego drewna! Tak? Nie. Boże, czy wy nie potraficie poszanować? Tak jak Luferek do mnie wczoraj przyszedł i mówi do mnie: ej, Smolos, jak coś, to zabrałem ci żelazo. Super, że mi zabrałeś żelazo, a zapytałeś o nie? Kurde, tak się nie powinno robić, że zabieracie wszystko, sobie bierzecie gdzie chcecie i zabieracie i w ogóle zabieracie. Ale patrz! No co mam patrzeć, że zrobiłeś sobie jakiegoś boat jumpa? No! To działa? O! Lul, o nie. Czekaj, ja chcę spróbować, daj mi spróbować. I hop, 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 tu. Ej, a da się po tym normalnie chodzić, czy trzeba skakać? Nie, da się normalnie chodzić. O lol, faktycznie. No dobra, niby to jest fajne, ale moje drewno to było! Nie było to twoje drewno. No było to moje, a no to skąd wziąłeś to drewno? Nie było podpisane. Dlatego przynoszę magazyn właśnie do domku, żebyście przestali mi kraść, żeby to było podpisane jako moje w końcu. A, widzisz, przynajmniej się nauczyłeś. No tak, nauczyłem się, bo sam mi o tym mówiłeś, żebym wszystko przeniósł, więc przenoszę, pomożesz mi w tym? Masz jakieś rzeczy w ekwipunku teraz? Nie. Nic? Nic. Dobra, to bierz, szybko biegniemy. No przez! Nie, stój, nie rób tak. Ja to poukładam, widzowie, ale to już będzie poza odcinkiem, bo to by było za nudne dla was. Wy byście tutaj zastali i chrapali zaraz. O, dokładnie w ten sposób. W ogóle, Krzeku, jak ty się czujesz aktualnie? Bo ta twoja choroba i tak dalej, czy wszystko jest z tobą dobrze? Nie, nie ze mną dobrze, stresuję się bardzo, wiesz? Czemu się stresujesz? Nie wiem, jakoś nie wysypiam się ostatnio. A to nie dlatego, że się zgłosiłeś jako operator ekipy? Ale... jeszcze nie odpisali! No i to jest najgorsze, dlatego że cały czas taki zestresowany chodzi. Plus jeszcze ta jego choroba, a to twoja ręka to jak? To lepiej, gorzej? Nie, tak samo. A, czyli też niedobrze. Jezu, cały ekipunek kurczaków prawie. I co, ja jeszcze może domek podpisać na wejściu, że tu jest smalak. W ogóle, patrzcie to, ktoś mi rozwalił tutaj szybę. Wiesz, o co chodzi? Kto to zrobił? Nie wiem. Tego nie zrozumiem, bo ktoś mi rozwalił szybę i wiem, co jeszcze, zaraz wam pokażę, co jeszcze się stało. Chwila, dajcie mi chwilę, ja wam pokażę, bo widziałem to kątem oka. Patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. Patrzcie, co tutaj się stało. Czy wy to widzicie? Widzisz to? To. No to! To to zrobił! Nie wiem. Nie mam pojęcia, kto to zrobił, ale totalnie mi się to nie podoba. I mam nadzieję, że ta osoba lub to coś, nie wiem co, przestanie to robić. Halo, informacja do ciebie, osobo. Przestań. Myślisz, że zadziała, Krzeku? Jak mu powiedziałem, żeby przestał? Nie zadziała na pewno. A. Co ty? No nie, rozstawiaj mi tych kwiatków tutaj, chociaż... No nie, nie! Uff, wypadają, myślałem, że nie wypadną. I specjalnie zebrałem te 2 kwiatuszki, bo one są takie cenne. W sensie, tak ciężko je znaleźć. Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć może jakąś nową osobę na serwerze. No bo co, ja mam znowu trollować Luferka? Ja bym na przykład strollował kogoś nowego. Napiszcie, co o tym sądzicie w komentarzu. A jeżeli tak, to kogo? I w końcu to będą moje rzeczy, a nie wasze. Tak, widzowie, dokładnie, zostawcie subskrypcję i walnijcie w dzwonę, o to chodzi. Tylko przestań już uderzać. Dobra, wszystko zabrane, razem z wiesz, jaki jest problem jeden? Jaki? Że teraz widzowie nie będą mogli zostawić czerwonego subskrypcji no, czerwonej. Widzieliście, że teraz przycisk subskrypcji jest jaki? Biały. Biały! To jest przerażające. Więc musicie teraz zmienić ten biały w szary, żeby był tak jak kiedyś. Biały w szary, to jest takie smutne kolory strasznie zrobili. Jak ci się podoba teraz mój magazyn? Spoko, ale ja sobie idę. Co? Zostawiasz mnie? Tak, nie będę tego ci pomagał układać wszystkiego. Nara.
zostawię mnie samego. Dobra, pójdziemy zebrać naszą faremkę z marcheweczkami i ziemniaczkami, jeśli mi tutaj... O! Przez chwilę myślałem, że już ich nie ma. Mamy tutaj nasze ziemniaki oraz marcheweczki. Zrobimy sobie trochę złotych marchewek, no bo nie wiem, czy na coś innego nam się jeszcze przyda złoto. Chyba nie. Piorun? W dzień? Dobra, a zostawmy na razie więcej ziemniaków, bo ziemniaki są fajne do przepalania. I tutaj marcheweczki. Co to uderza? Gdzieś tam! Kurde, może lepiej jakbym poszedł to sprawdzić. No dobra, chwilę tylko odłożę itemy. Muszę podpisać dom, żeby nikt mi później nie mówił. No fajnie, że masz rzeczy w magazynie, ale nie podpisałeś domu. Ja miał takie, super. I teraz podpiszemy dom w tym oto miejscu. Domek Smolaxa. O, no i od razu ładniej. A w tym miejscu jeszcze dopiszemy nie wchodzić i nie kraść. Mam nadzieję, że to zadziała. Nie no, git. Teraz już nie mogę nic zabrać. Teraz tylko jeszcze tutaj wstawimy schodki i zajmiemy się czymś ciekawym. O! Co to jest? Zombiaki! 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 Tylko co one robią w moim domu? Ja nie mogę. Dobra, nie mam klaty, nie mam klaty, nie mam klaty. Dobra, mam klatę. Ile ich tam jest? Co się dzieje? What the shit? To jest ta armia zombicjusza! Zombicjusza, zombiluferka! Jak zwał, tak zwał! Dobra, 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 stójcie, stójcie! Stop! Ile ich tam jest? One cały czas wychodzą z tego domu! U nie, te małe, małe, małe są najgorsze, małe są najgorsze! Ła! Palę się, palę się, palę się! Proszę mnie zostawić! Nie mam jedzenia, nie mam jedzenia, dyntka, dyntka! Dobra, teraz zostały tylko... O! Umierają! Jeju, jak dobrze, że jest dzień! O, jeszcze tutaj! Ej, mam dziurę w płocie! O nie... Odsuń się... Odsuń się... O! Jeszcze by mi creeper wybuchł, jeszcze tego brakowało! Dobra, doprawmy dziurę w płocie! Ile tutaj zombie było? Ja nie mogę... Ile mam tego mięsa? 61 mięsa jeszcze tam leży! Tu dwa płoty i tam trzeba naprawić płot! I wszystkie szyby! Żeby, kurde, nie wchodzili mi do domu! Zalepmy to czym prędzej, oni musieli jakoś, nie wiem... Wejść oknem? Nie rozumiem tego. Tutaj trzeba zalepić. Tu trzeba zalepić płot. I ja nie mogę, widzowie, co tutaj się dzieje? Tu jest bezpiecznie, tu jest bezpiecznie. Jest... A, jeszcze tu jest dziura. Chyba już jest okej. Musimy przepalić sobie więcej kobla. Nie, to nie pasuje. Dobra, ale potrzebujemy przepalić kobla, tylko sobie wezmę go szybko z góry. O! Mamy 30 kobla. Dobra, chodźcie go przepalić w naszej darmowej przepalarki. I tutaj... Co to jest? Co się dzieje? Co to jest? Ej, one mnie nawet nie mogą atakować. O, jak wyskoczyły nagle! Ja nie mogę! Stójcie, stójcie. Nie, nie. Te zębiaki to jest naprawdę przesada. Tym bardziej, że ja teraz nie mam jedzenia żadnego przy sobie. O, się przestraszyłem, jak one wyskoczyły tak nagle do góry. Ej, ja sobie level podbijam w ten sposób. Ała, ała, ała. Potrzebuję jedzenia, jest tutaj? Nie ma tej jedzenia? Jeszcze tu jest jakiś, okej. Okay. O nie, nie ma szans, nie otworzę tego. Znaczy otworzę, tylko daj się pójść po jedzenie. Szybko, szybko, szybko. O, już w ogóle noc się zrobiła. Jak mniej więcej kurczaków, żeby zjeść, trzeba je pokonać. Uwaga, otwieram jedno. O, nie wychodzą. Ej, to wygląda jak ekspiarka! Mały ty, kurcze, malutki. Zostaw mnie, puść mnie stąd. O. Skąd oni się tam wzięli? Wygląda jakby ktoś ich przyprowadził, chciał zrobić na mnie jakąś tajną pułapkę. Nie ma szans, nie wyjdziecie stąd. O, jeszcze jest ich coraz mniej. Creeper! Oh shit. Skąd one się tutaj wzięły? Jeszcze słyszę gdzieś zombiaka, ale nie mam pojęcia gdzie jest. Dobra, muszę naprawić te drzwi. W ogóle cała norka fajna. Idziemy tutaj do góry. Czy wy słyszycie to samo? Ej, tam jest Shreku! Shreku! Shreku, halo! Shreku! Halo? Co się z tobą dzieje? Shreku! Shreku! Shreku, ale ocknij się! Ocknij się, to jesteś ty! Nie, stój, stój, stój tutaj, nie wchodź! Shreku! Kurde, halo! Shreku! Odezwij się! Jesteś tam gdzieś w środku? Shreku, pogadajmy! Shreku! Shreku! Co jest z tobą nie tak? Czemu zombie cię nie atakują?